O pokorze i służbie jako stylu Boga i chrześcijanina mówił papież Franciszek, otwierając obchody Wielkiego Tygodnia w Watykanie. W uroczystej liturgii Niedzieli Palmowej wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych z całego świata, w tym rzesze młodzieży, gdyż właśnie tego dnia w kościołach lokalnych na całym świecie obchodzony jest Dzień Młodzieży. W homilii Franciszek mówił o uniżeniu Jezusa, podkreślając, że ten styl nigdy nie przestanie nas zaskakiwać. Nigdy nie możemy przywyknąć do Boga pokornego. Istnieje jednak i inna droga, sprzeczna z drogą Chrystusa – światowość. Światowość oferuje nam drogę próżności, pychy, sukcesu. Ale Jezus ją bez wahania odrzucił. Wraz z Nim także i my możemy pokonać tę pokusę nie tylko przy specjalnych okazjach, ale w zwykłych okolicznościach życia. Ci aiuta e ci conforta in questo l'esempio di tanti uomini e donne che nel silenzio e nel nascondimento. Pomaga nam w tym i pokrzepia przykład tak wielu ludzi, którzy w ciszy i ukryciu codziennie wyrzekają się samych siebie, aby służyć innym. Choremu krewnemu, samotnej osobie starszej, niepełnosprawnej, bezdomnemu. Pensiamo anche all'umiliazione di quanti per il loro comportamento. Myślimy także o upokorzeniu tych, którzy ze względu na swoją postawę wierności Ewangelii są dyskryminowani i cierpią prześladowania. Myślimy o naszych braciach i siostrach prześladowanych, ponieważ są chrześcijanami. O współczesnych męczennikach, których jest wielu. Od 30 lat Niedziela Palmowa jest obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Młodzieży. Papież zachęcił młodzież do kontynuowania tej pielgrzymki, która w przyszłym roku zaprowadzi ją do Krakowa. Powierzył też wstawiennictwu Maryi ofiary katastrofy lotniczej w Alpach, przypominając, że są wśród nich również niemieccy uczniowie.